Hej! Nie uwierzycie, ale dziś jest 1 grudnia, albo grudzień, 1 grudnia, jest, zaczął się dopiero grudzień. Wy to zobaczycie dopiero za 2 tygodnie. Z tego powodu chciałabym ozdobić sobie pokój świątecznie, ponieważ długo na to czekałam i dzisiaj jest bardzo dobry na to dzień, ponieważ jest 1 dzień grudnia. Założymy lampeczki i jakieś ozdóbki świąteczne. I tyle. Patrzcie, jakie piękne! Dobra, specjalnie zasłoniłam żaluzję, żebyście mogli zobaczyć to w ciemności, jak to wygląda. No i wygląda tak słodko. Klimacik jest zarąbisty, zobaczcie. No tak to mniej więcej wygląda. Tak ładnie. Bardzo mi się podoba i bardzo się cieszę, bo pięknie wyszło. Ale słabo. Dobra, git. Dziękuję wam, ja dzięki wam żyję. Nie żadna praca, żadna nie dała mi takiej satysfakcji. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej pracy na świecie. No chyba, że nie wiem, jakaś praca ze zwierzętami jeszcze. Gdzieś tam. Tak, no prawie jak z nami. Maciej, kocham was, dziękuję wam z całego serca. Dziękuję wam, że jesteście, dziękuję wam, że was mam. Kocham was. Tworzyła takie. Wow! Alimama tworzy w ogóle takie fajne rzeczy. Brawo dla Alimamy. Hey. Zobaczcie, jaki piękny. Miałbyś na kochanej babci, ale jednak tak. Wow! Z tego coś wraca, co może paść? Tak, fonetyczne, tak, ostatnio jest tak. No, ja wiem, że mną, ale słuchaj, ja nie narzekam, mówię tylko, że na razie jest nudno, dlatego właśnie. Nie trafiłeś. Takie bardziej praktyczne rzeczy. Od drugiego semestru już się zaczyna bawić. Ale czekaj, to posprzątajmy, bo nikt nie będzie taki osób później w internecie. Jezu, mam. Jakby internet nie widział naszego sklepu, naprawdę. Nie! Ty masz siebie? A ja po prostu mam okrutną sumę, którą chciałam. Masz siebie? No ja mam siebie. Masz siebie? Tak? No to. Rzucamy. Cieszysz się z osoby, którą wylosowałeś? Oczywiście. Wiesz co kupisz osobie, którą wylosowałeś? Cieszysz się z osoby, którą wylosowałaś? Bez komentarza. Wiesz co jej kupisz? Żarcik. Jeszcze nie wiem. Cieszysz się z osoby, którą wylosowałaś? Bardzo. Bardzo się cieszę. A wiesz, co jej kupisz? Jeszcze nie, ale będę miała za chwilę mnóstwo pomysłów. Ja wylosowałam osobę, którą nie chciałam wylosować. Też się cieszę i już mam pomysł, co jej kupię. Masz lekcję? Jak powiesz Coca-Cola bez dotykania usta o usta, to wygrasz coś. Nie, to jest jakiś transparent. Nie. Co ty mi zrobisz? Jeszcze powiem coś głupiego i co? Bilal pozdrawia na filmie, chce być. A, no pozdrawiam Bilala. Pozdrawiamy Bilala. O, Hania też pozdrawia. Dobra, no powiedz. O, ola. Co? Masz powiedzieć Coca-Cola. No powiedz! Nie, bo to jest coś głupiego! No nie, powiedz po prostu Coca-Cola! Mogę to przetestować? Nie, no powiedz po prostu Coca-Cola! A pewnie normalnie się wymawia! Normalnie się wymawia! Powiedz! Nie powiem Coca-Cola! Jaś! No zostaw mnie! Powiedz Coca-Cola! Bo mnie zabijają! Powiedz Coca-Cola! Coca-Cola! Mam dla ciebie bardzo ciężkie zadanie. Coca-Cola. 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 A powiedz to teraz normalnie. Coca-Cola. Co? Coca-Cola.
Coca-Cola. What's up, Lynn? I hit it raw, she see me in public like, what's up, friend? She talk too much, but I still hit. Cause she a fool on that d-d-d-d-d-d-d-d. Dobrze myślicie. Idziemy to zrobić. What's up, Shay? What's up, Lynn? I hit it raw, she see me in public like, what's up, friend? She... Jak to? Dobra. Bardzo. Dobra. Smakuje jak ser z tosta. W sumie jak tost smakuje. Hejka. Witam jeszcze raz w tym odcinku. Na 14 jestem umówiona do fryzjera. Zobaczycie cały proces, mam nadzieję. No i zobaczycie, co będę też robić. Bo będę robić dużo. Wow! Ej, nie, żeby też, ale to, ty bierzesz tylko starą babcią. No, jak siema, już jestem po 360 specjalnie dla was. No, jestem po fryzjerze na razie i jutro sobie zrobię tak, żeby mi się podobało i wam wtedy pokażę. Od spodu jest tak jakby, jest taki mocno szary, ale on nie jest tak naprawdę szary, przechodzi w taki lekki niebieskawo-fioletowawy. Wszystko miało być takie niebieskawo-fioletowawe, ale nie pykło na moich włosach. Tutaj jest tak naprawdę takie blondowo-szare. Dajcie znać, jak wam się podoba, jutro wam pokażę jeszcze, jak to wygląda, tak żebym, tak jak ja sobie ją umodeluję. Dziś wyglądam tak i moje włosy wyglądają tak. No nie jest to jeszcze tak, jakbym chciała, ale po mycie już będzie tak, jak będę chciała. Jaki? Siema. Witam was w 6 dniu grudnia. Dziś są Mikołajki. I jakby była ankieta, to dałabym wam ankietę, czy w Mikołajki Mikołaj wam przynosi prezenty, czy ktoś inny, albo gdzie te prezenty przynosi, bo ja na przykład, my mamy taką tradycję, że co w 5 piszemy list, myjemy buty, wkładamy list do butów i wszystkie buciki stawiamy pod drzwiami wejściowymi, a 6 mamy jakieś prezenciki. Także zaraz zejdziemy na dół i będziemy je otwierać. Dobra, które to są moje? Robimy zbliżenie. Ale fajne buty dostałam! Glamy, tak! Nie, to nie są majciowe, to jest piżama. Chyba, chyba, że to jest góra, mam nadzieję. Ej, ten to tutaj, o! Jakie są. A ty co masz? Do zobaczonka w następnym odcinku. Kocham was bardzo i ściskam moich Mikołajek, które już dawno były.